Nadszedł ten moment, by poznać złotą dziesiątkę. Najlepsi z najlepszych, najbardziej lubiani, jak już Państwu mówiłam, absolutny rekord, jeśli chodzi o liczbę wysyłanych SMS-ów i przesyłanych do redakcji Echa Dnia kuponów. Ponad 154 tysiące, prawie 155 tysięcy. Miejsce dziesiąte, liczbą 3381 głosów. Głosami czytelników Echa Dnia zdobyła pani dr Teresa Szwach. Dziesiąte miejsce, 3381 głosów. Gratulacje dla pani doktor. Liczbą głosów 3436 zdobywa pan doktor Sławomir Trepta. Proszę Państwa, pan doktor jest chirurgiem, onkologiem w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, jest rodowitym kielczaninem, a Akademię Medyczną skończył w Łodzi i od razu wrócił do Kielc. Proszę Państwa, ósme miejsce w województwie świętokrzyskim, liczbą głosów 3636, otrzymuje pani doktor Grażyna Karolczyk. Pani doktor jest specjalistą hemato-onkologii dziecięcej, kielczanką i absolwentką Akademii Medycznej w Krakowie. Miejsce siódme, proszę Państwa, w województwie świętokrzyskim, liczbą 6683 głosów, zdobywa pani doktor Małgorzata Krysa-Kowal. Przez ponad 10 lat pracowała w Ostrowcu Świętokrzyskim, a obecnie w szpitalu, a teraz pracuje w przychodni. A przed nami, proszę Państwa, miejsce szóste. Lekarzem, który głosami czytelników Echa Dnia zajął to miejsce, liczbą głosów 6712, jest pan doktor Wiesław Kryczka. Pan doktor z nami nie ma lekko, z nami czyli z dziennikarzami, prawda dziewczyny? Zawsze dzwonimy do pana doktora, jak potrzebujemy jakiejś konsultacji, jak potrzebujemy jakiejś wiedzy medycznej, by właściwy był przekaz w gazecie, w radiu, to dzwonimy do pana doktora, a on cierpliwie nam udziela instrukcji i odpowiedzi na nasze pytania. Miejsce piąte w województwie świętokrzyskim, liczbą 6868 głosów, otrzymuje pani doktor Małgorzata Wojtczak. Pani doktor jest pediatrą i nefrologiem, a pracuje w oddziale patologii oraz intensywnej opieki noworodka oraz w poradni nefrologicznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach. Bardzo prosimy, panie dyrektorze. To było miejsce piąte, pani Małgorzata Wojtczak. Proszę Państwa, i czas na miejsce czwarte. A miejsce czwarte w województwie świętokrzyskim, liczbą głosów 8476, zdobywa pani Teresa Tymińska-Tkacz. Silna kobieta, psychiatra. Tak jak mówiłam, nie gniewająca się o określenie, że jest matką świętokrzyskich alkoholików. Bardzo aktywna. Ciągle z jakąś inicjatywą. Nie może usiedzieć na miejscu. Miejsce trzecie. A miejsce trzecie, panie dyrektorze, niech pan szykuje kopertę. Kolejną. Bo miejsce trzecie w województwie świętokrzyskim, liczbą głosów 8809, otrzymuje pani Dorota Adamczyk-Krupska. No pani Dorota to nie ma lekko. Jest specjalistką drugiego stopnia chorób wewnętrznych. W tym roku kończy drugą specjalizację z medycyny ratunkowej. A dlaczego nie ma lekko? Bo kieruje szpitalnemu oddziałowi ratunkowemu. Proszę Państwa, srebro, czyli drugie miejsce w plebiscycie Lekarz Roku 2008 z liczbą głosów, proszę posłuchać, 30538 otrzymuje Waldemar Kowalski. Znamy pana doktora, pomaga kobietom, ginekolog, położnik. A jak państwo zobaczyli, że idzie Grażyna Zabiecka, to już wiecie państwo, że pan doktor reprezentuje szpital kielecki. To mój kolega z prawie łapy szkoły. Pan Waldemar Kowalski jest ordynatorem oddziału położniczo-ginekologicznego właśnie w szpitalu kieleckim przy ulicy Kościuszki w Kielcach. Proszę państwa, miejsce pierwsze w plebiscycie czytelników Echa Dnia, Lekarz Roku 2008. Liczbą głosów 31641
zdobywa pan doktor Bogusław Kupis. Pan doktor nauk medycznych Bogusław Kupis. Kto nie zna doktora Kupisa w Kielcach? Wszyscy znają. Specjalista, dermatolog, kielczanin. Od 71 roku pracuje w szpitalu wojewódzkim. Dokładnie to wojewódzki szpital zespolony. I wojewódzkie. Gratuluję. Jest kierownikiem wojewódzkiej poradni skórno-wenerologicznej i twierdzi, że jest to po prostu jego miejsce na ziemi i nie zamieniłby go na żadne inne miejsce. I bardzo fajnie, cieszymy się z tego, panie doktorze, niech pan nie zamienia tego miejsca na inne miejsce. Gratulujemy, wielkie brawa, złota dziesiątka. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy oddali na mnie głos. Dziękuję swoim szefom, dyrektorowi Gieradzie, Rejskiemu, Domańskiemu, za to, że przychodnia istnieje, że możemy pracować w komfortowych warunkach, że pacjenci również takie warunki mają, za to, że zawsze mogę liczyć na pomoc, zarówno w sprawach zawodowych, jak i osobistych, za to dyrektorowi Gieradzie szczególnie, że ma do mnie cierpliwość przez prawie 40 lat. Pamiątkowe zdjęcie. Rozmawiam z panem doktorem Bogusławem Kupisem, laureatem plebiscytu Lekarz Roku 2008, najpopularniejszym lekarzem roku w województwie świętokrzyskim. Panie doktorze, jak to jest, kiedy się dostaje taki tytuł? Tytuł od pacjentów, taki chyba najbliższy sercu. Rzeczywiście najbliższy sercu. Nie jestem zaskoczony, ponieważ staram się właściwie wykonywać swoją pracę tak, jak powinienem. Służę pacjentom swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, a jeśli za to pacjenci mnie cenią, to im serdecznie dziękuję. To są trzy pokolenia pacjentów. Wszyscy znają pana doktora, bo to są rodzice, dziadkowie i dzieci. To jest kawał czasu poświęcony pacjentom w naszym regionie. I to jest ogromna przyjemność, jak przychodzi babcia i mówi, pan leczył moją córkę, moją wnuczkę pan leczy. Bardzo dziękuję za to i nie ma większej dla mnie przyjemności, jak właśnie wdzięczność pacjenta za wyleczenie, za pomoc. To jest ogromnie ważne dla lekarza. Dziękujemy serdecznie i jeszcze raz gratulujemy. Dziękuję bardzo.